Witam widzów bardzo serdecznie i zapraszam was na kolejny odcinek Eskapad Moryskich. Jesteśmy właśnie w centrum Mesti. Jesteśmy u stóp Kaukazu, w końcu dotarliśmy. W poprzednim odcinku widzieliście, jak autostopem tutaj dojechaliśmy. W dzisiejszym odcinku zobaczymy słynne wieże, które są na liście UNESCO. Wow, zobaczcie. Historia z tymi wieżami jest taka, że ludzie najeżdżali te tereny niejednokrotnie i oni w tych wieżach na samym dole spało bydło. Oni nad bydłem spali, żeby ciepło po prostu dawało bydło. A gdy ktoś najeżdżał na to miejsce, to oni brali drabinę, chodzili na górę wieży, o tam, podciągali drabinę i to było miejsce nie do zdobycia. Te wieże pełniły funkcje obronne przed najeźdźcami innych krajów i krain. Wow, ale pięknie. Gamar Joba. Ostro jest, nie? A jeszcze ja wczoraj miałem gorączkę. Cały dzień przeleżyliśmy. Według planu dzisiaj powinniśmy już jechać do innej wioski, ale no niestety klima mnie musiała załatwić w apartamencie w Batumi. Co to jest dopiero ciężko? Doszliśmy do takiego miejsca. Tam jest centrum. Schodzimy na dół. Nie ma co świrować pawiana, nie? Jeszcze jestem przeziębiony dalej. Nie chcę się załatwić, a jeszcze jest przed nami ponad 30 dni podróży. Co? Wchodzimy na wieżę. Gamar Joba. No dobra, no to wchodzimy. Jeżeli ja dzisiaj mam coś jeść, to powiem ci tyle, że ja tylko jem sałatkę. Ej, tam jest wejście? No jest, no a co? Co to są kości? No. No dobra. Idziemy dalej. Tak to tu wygląda. Tu jest miejsce w ogóle na ognisko. Wow, nieźle. No i jestem. A Anetka idzie? Patrzcie jakie miejsce. Coś niesamowitego. Anetka odpuściła przy ostatnich schodach. Stabilne czy to jest? Jest, lekko stabilne. 3 lari, czyli 4,50. Wejście od osoby. Tu widzimy te wszystkie wieże, jak one wyglądają tak ładnie z góry, a nie z dołu. Zobaczcie ile ich jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, trzynaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Kurna, z 30 jak nie więcej. Anetka jednak przełamała swój strach. Witamy Anetkę, co tam? A czemu ty się bałaś? Bo co? Śniło ci się takie coś? Tak, miałam koszmary, że spadam z takiej drabiny. O Jezus Maria, no. A nie chcę mieć już złamanego czegokolwiek. Już stopę miałam raz w życiu złamaną i ja dziękuję za takie ekscesy. No tak. No dlatego siedzę tutaj tak w miarę bezpiecznie, chociaż i tak... W miarę bezpiecznie, no. Ale... No, jakość tego dachu i tak mówi sama za siebie. Nie ma pieniędzy na to, żeby utrzymać te... Znaczy mają w dupie to, że się zawalają po prostu te wszystkie wieże. Tutaj widzimy, jest bardzo bliska zawaleniu. Gdzieś na YouTubie znalazłem właśnie gruziński ten kanał, gdzie gościu tłumaczy, że jeśli tego nie zatrzymają w przeciągu, nie wiem, 10, max 20 lat, po prostu połowy tych wież nie będzie, albo będą zawalone i będzie bardzo trudno odzorować z powrotem stan, w jakim są teraz, tak? Wychodząc z wieżyczki, znaczy tu jest ta wieżyczka, można nalać sobie pitnej wody ze źródeł Kaukazu. Ale zimniutka, pyszna, nie? Może jeszcze dolejemy. No to dalej jeszcze. On tutaj też się napił. O, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Zdrówko. Zdrówko. Pamiętajcie o piciu wody. 2 litry dziennie. 2 litry dziennie? No. Ło, fajna to była przygoda z tą wieżyczką. No. Anetka się przełamała swoje lęki. Bo ja muszę chwilę przemyśleć, pobyć sama ze sobą i wtedy działa. Jakie były plusy? Może będę mogła mówić, że byłam na dachu wieżyczki, która jest na liście UNESCO. Które są na liście UNESCO.
przełamanie moich lęków, koszmarów. Tu można przyjechać, pamiętasz? Ale miejsce. Ale sztos. Patrzcie, jak kamazik wygląda. Już nie wiem, czy to jest kamaz. Niezłe. Ale miejsce. Z czego to jest? To jest Tarragon Aroma. Nie, nie lubisz. Ja też nie lubię. Bo to są te anysz. Nie. Anysz. Nie, to nie jest anysz. Estragon to jest będą. Ja nawet nie wiem, co to jest estragon tak naprawdę, ale takie zielone. Króla przyprawy. Estragon ułatwia trawienie. Dlatego można nim wzbogacać ciężko sprawne poprawy. Czyli widzicie, estragon, kurczę. Trochę to jak smakuje, jak trochę ten, jak anysz, jak absent byście pili. Może to ma powiązanie. No i co, sałateczka taka klasyczna. Ogórek, pomidor i cebula. Trzeba zjeść trochę witamin. Powtórzę to jeszcze raz, że tutaj jakość warzyw jest nie do podrobienia. Lomat. Ogórek jest mega. Dobra, idziemy tam na dół. Jestem! O, tutaj widzicie opuszczony jakiś ośrodek czasowy. No i to piękny widok. Ja tam wchodzę zobaczyć. Pociśniemy lekki urbex. Patrzcie, jak to tutaj wygląda. No, fajne to było miejsce. Tu pewnie była jakaś kawiarenka z takimi pięknymi widokami. Tu były schody, ale po schodach tak niezbytnio można wejść. Chociaż spróbujemy. O, patrzcie, jak to już zawalone jest. Natura oczywiście poradzi sobie w każdych warunkach. Już drzewa rosną. Ale no, wszystko się zawala. Szyby porozbijane. Ciekawe, jaka jest historia tego miejsca. Czemu w takim akurat miejscu to upadło? Może to był właśnie ośrodek sowiecki. Związek Sowiecki upadł i po prostu nie było pieniędzy na to, żeby to utrzymać. O, tutaj widać, że był. Tu był kominek. To tu pewnie była jakaś sala bankietowa. No niezły widok tutaj był. No fajniutkie miejsce, co? Urbeksik. Ja lubię takie miejsca. I to tam oddali. No dobra, czas schodzić, nie? Urbeksik zaliczony. O. Dobra, czas iść do domu gościnnego. Oczywiście koszulka zawodnika Neapolu. O, zapraszamy. Gardżoba. No, taki to jest guest house. Oni tu mieszkają, a górę wynajmują. Chodzimy coś zjeść gruzińskiego. Tutaj poznajcie Bingo. Cześć, Bingusiu. Co tam? To jest pies właścicieli. O, zobacz. No tak, i w raju, no. Widzicie, jaki on jest grubiutki? Widać, że mu się powodzi. To zobacz, Bingo. Odprowadzasz nas? O, zobaczcie, ile krówek. Jemy tutaj w restauracji, która się nazywa Lshunu Kor. I te sprawy, więc pokażę wam prawdziwe gruzińskie jedzenie, które będziemy jedli. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To się nazywa Oyak Huli. Ale zajebiste to jest. Warzywka. Wiadomo, że kolendra musi być. Wszędzie musi być kolendra. My jak już zamawiamy, to prosimy o brak kolendry, na przykład do sałatki. Bo jest masakra. Dają tyle. Co tu jest? Ziemniaczek.
ziemniaczki, kalafior, papryka, grzyby, pieczary, cebula, kolendra. Nie ma aż tak dużo, ale no jest ona odczuwalna. I nie siedzi tak kolendra takiej ilości, ale pyszne. I czekaliśmy godzinę, więc jestem tak głodny, że wszystko by mi smakowało. Ja również, dobra. Tętka też również, więc dajmy zjeść trochę Anetce, nie? Pieczarki z serem w środku. Nie wiem, czy to jest gruzińskie danie, ale nie było cinkali, więc tak na szybko wzięliśmy. Podmucham. Dobra. I z tym pysznym akcentem dziękuję, że oglądacie. Wiecie, co tam zrobić na dole. Łapkę i te sprawy. Widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy jechać z Mesti do Uszuli autostopem. Także czekajcie na następny odcinek. Elo!